Rakieta Bursztyn, czyli pierwsza polska rakieta, która przekroczyła linię Kármána, czyli przekroczyła te 100 km nad powierzchnią Ziemi, więc mamy pierwszą rakietę, która sięgnęła przestrzeni kosmicznej. No, można powiedzieć jeszcze takiej bliskiej, ale jednak jest to sukces i chociaż tak, wiem, że są pewne przesłanki, które mogą sugerować, że już kiedyś w przeszłości pewna rakieta osiągnęła ponad 100 km, tylko że no, nie ma na to żadnych dowodów. Więc Bursztyn oficjalnie jest pierwszą rakietą, która, polską rakietą, która dotarła, no, można powiedzieć, w kosmos, chociaż przecież my też jesteśmy w kosmosie. I osiągnęła ona 101 km. I tutaj może, oczywiście należy pamiętać, że to nie jest jakaś gigantyczna rakieta. Niektórzy wyobrażali sobie, że jest to rakieta, która ma wielkość porównywalną do na przykład Falconów, do innych rakiet. W rzeczywistości jest to rakieta suborbitalna, czyli rakieta, która ma niewielkie rozmiary, która będzie osiągała właśnie takie wysokości 100 kilku kilometrów. I jest to rakieta, która jest zbudowana w ten sposób, żeby wynosić ładunek, ten użyteczny ładunek o masie około 10 kg. Więc tutaj nie mamy możliwości, jeszcze nie mamy możliwości wynoszenia satelitów, nie mamy możliwości wynoszenia żywych istot, chociaż no 10 kg tutaj już by to umożliwiły. Mamy rakietę, która ma długość ponad 5 metrów, która waży kilkaset kilogramów, która ma średnicę, ten główny stopień rakiety ma średnicę 23 cm, nie wliczając w to tych dwóch silników pomocniczych, które realizują na pierwszym etapie start. Te pierwsze kilka sekund pracują właśnie te dodatkowe boostery, te dwa dodatkowe silniki na paliwo stałe, ale to jest bardzo ważny krok, jeśli chodzi o budowanie zdolności, jeśli chodzi o budowanie możliwości. I niektórzy się śmieją, też miałem z takimi rozmówcami do czynienia i mówili, że no 10 kg, 101 kilometrów, przecież inni potrafią o wiele więcej, no ale jakoś trzeba zacząć, a raczej odnowić te możliwości, które uzyskiwaliśmy w latach 70. O tym będzie kiedyś materiał, o tym naszym polskim programie rakietowym, który został przerwany przez tych wielkich braci ze wschodu, którym przeszkadzało, że my budujemy takie zdolności, ale rakieta Bursztyn niejako, nie tylko Bursztyn, ponieważ również mamy inne programy rakietowe, one niejako odnawiają nasze możliwości dotarcia na te wysokości. I tak, jest to bardzo ważny element, jeśli chodzi o nasze możliwości badawcze, ale też bardzo fajny sposób na przykład rozwój tych technologii rakietowych wraz z tym, że one mogą być finansowane, współfinansowane przez to, że te rakiety jednak znajdują swoje komercyjne zastosowanie. Takie jak wynoszenie na przykład urządzeń badawczych, czy to atmosferę, czy to no, może nie do końca przestrzeń kosmiczną, głównie atmosferę, czy też przeprowadzanie badań, testów, jeśli chodzi o mikrograwitację, jeśli chodzi o promieniowanie. Więc to jest taka nisza, w której jednak tego typu rakieta może się odnaleźć. I to jest bardzo dobry krok, żeby zbudować zdolności, jeśli chodzi o zdolności rakietowe. I raczej nigdy nie będziemy tutaj jakimś państwem potęgą, no ale takie możliwości są bardzo ważne. Zwłaszcza, że wiele osób zapomina o tym, że tego typu rakiety dają doskonałe możliwości, jeśli chodzi na przykład o przenoszenie nie jakiegoś na przykład urządzenia, jakiejś aparatury pomiarowej, tylko że tam można przenosić coś zupełnie innego, co może być wyniesione na dużą wysokość i może polecieć bardzo daleko i trafić w coś w bardzo precyzyjny sposób. Jeśli wiecie, o co chodzi, między innymi dlatego tutaj MON też bierze swój udział. Wróćmy może do takich ważniejszych elementów, czyli elementów technicznych. Jest to rakieta, której start rozpoczyna się właśnie od tych dwóch silników dodatkowych, tych na paliwo stałe. One przez kilka pierwszych sekund wynoszą tą rakietę do góry. Później po tych kilku sekundach uruchamiany jest silnik główny. Co ciekawe, silnik hybrydowy, w którym zastosowano po raz pierwszy, jeśli chodzi o utleniacz, 98% natlenek wodoru. To znaczy
utleniacz, który jest nadtlenkiem wodoru w bardzo wysokim stężeniu, 98%. No i ten silnik hybrydowy nie tylko jest czymś, co jest nowością, jeśli chodzi o ten utleniacz, ale też jest czymś, co należy traktować jako taką dosyć tanią, ale też ekologiczną formę transportu tych obiektów no, na te duże wysokości. Wiem, na początku 10 kg, ale technologię trzeba od czegoś zacząć. I oczywiście, jeśli chodzi o otrzymywanie tego stężenia 98%, to sieć badawcza Łukasiewicz, Instytut Lotnictwa, który jest budowniczym rakiety Bursztyn, jest właśnie organizacją, która ma patent na tworzenie tego 98% nadtlenku wodoru, czy też raczej nadtlenku wodoru o tym stężeniu. I to właśnie ta sieć badawcza Łukasiewicz, Instytut Lotnictwa, zbudował tą rakietę, którą też zainteresowały się inne podmioty, które też to współfinansowały. Z tego co wiem, no tutaj zyski mogą być dosyć duże, nie tylko te komercyjne, ale tu chodzi też o technologię. Technologię, która pozwoli nie tylko na przykład wynieść coś na tą wysokość 100 kilku kilometrów, ale też może w przyszłości pozwolić zbudować, można powiedzieć, rakiety, które będą używane nie tylko do badań, nie tylko w sposób komercyjny, ale też w sposób bardziej proobronny, o tak to ujmijmy. Co bardzo ważne, głowica i przedział ładunkowy w przypadku tej rakiety jest odzyskiwalny. Tu mówimy o rakiecie, w przypadku której ten stopień, głowica i stopień ładunkowy jest odzyskiwany. To jest bardzo ważna sprawa, ponieważ to obniża koszty. I musimy pamiętać, że no to też jest ważny element, żeby w jak najszerszym zakresie no, odzyskiwać elementy rakiety. To wpływa na koszt zbudowania i koszt wystrzelenia tej rakiety. Oczywiście ten program nie jest nowością, on trwa już od kilku lat. To nie jest tak, że ktoś wziął, zbudował sobie rakietę, która wznosi się na ponad 100 km. Nie, to nie jest taka prosta sprawa, ale po kilku testowych lotach, takich z ograniczoną mocą, z ograniczoną ilością utleniacza, w polskich warunkach u nas są dosyć duże problemy, jeśli chodzi o przeprowadzanie tego typu testów. My mamy gigantyczne ograniczenia, jeśli chodzi o no, loty na większych wysokościach. My nie mamy, no, można delikatnie powiedzieć, miejsca. I ta nasza eksperymentalna, wielostopniowa rakieta suborbitalna no, miała dosyć duże problemy, żeby ją testować w Polsce. Dlatego też oczywiście no, stwierdzono, że ten prawdziwy lot z pełnymi możliwościami nie będzie realizowany u nas, ponieważ jest to niemożliwe, tylko zostanie zrealizowany w Norwegii, w Centrum Kosmicznym Andøya. I właśnie stamtąd 3 lipca 2024 roku doszło do lotu, który był pierwszym lotem z pełnym zatankowaniem. Więc to jest bardzo ważna sprawa, że my niestety nie posiadamy zdolności testowania tego typu rakiet u siebie. I musimy przeprowadzać te testy no, poza Polską. No ważne, że mamy gdzie. To jest też bardzo ważna sprawa. I wiele osób umniejsza ten niebywały sukces, uważając, że to mała rakieta, że to coś, co no, nie jest czymś jakimś bardzo ważnym dla nas. Ja uważam zupełnie inaczej, to jest bardzo ważna sprawa i coś, co naprawdę w bardzo duży sposób wpływa na nasze zdolności, na rozwój naszych możliwości rakietowych. I tych naukowych, i tych, które będą mogły być później rozwijane pod względem na przykład przemysłowym, ale tych również zdolności, które później mogą wpływać na nasze bezpieczeństwo. Nie tylko używając ich w sposób bezpośredni, ale też na przykład może w przyszłości będziemy w stanie zbudować inny typ rakiet, nie już takie suborbitalne rakiety, tylko już takie większe, które będą po prostu mogły wynosić kilkaset kilogramów. Czyli już masa, już będzie można wynosić coś, co będzie odpowiadało na przykład masie jakiegoś satelity. I warto w to inwestować. Tego typu zdolności samodzielne też są bardzo ważne. A tu jest też sukces naukowy. Oraz pokazanie tego, że gdy jest chęć
jest finansowanie, no to również da się takie coś zrealizować i to też jest bardzo ważny element, jeśli chodzi o naszą naukę, o nasz przemysł, o nasze technologie, że gdy chcemy, no to jednak potrafimy coś zbudować. Wystarczy chęć, no przekonanie, że jest to możliwe oraz odpowiednie środki finansowe. Może już kończmy. Chciałem po prostu powiedzieć o tym bursztynie, tak się troszkę ociągałem. Już jednak troszkę czasu minęło, już 3 tygodnie minęło, ale chciałem, żeby ci tacy duzi, którzy o tym mówią, żeby o tym już stworzyli swoje materiały, na które też zapraszam, ponieważ tam jest więcej wiedzy, więcej informacji. Tam też zaglądajcie, oglądajcie, co mówią o tego typu rzeczach, przepraszam, co mówią o tego typu rzeczach ci, którzy się bardziej na tym znają. Na dzisiaj dziękuję. Zapraszam Was do zasubskrybowania, ocenienia, skomentowania, wrzucenia na swoje media społecznościowe. Wiecie, co robić i zapraszam na inne materiały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.